I również z okazji 145-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Sączu i kolejna jeszcze okazja, wydanie z tej okazji monografii. Także bardzo się cieszę, że Państwo wybraliście to miejsce na zorganizowanie tej uroczystości. W tej chwili pozwolę sobie oddać głos panu Romanowi Job, prezesowi Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Sączu. Witam wszystkich. Na czele witam prezesa Zarządu Powiatowego Pawła Motykę, a zarazem komendanta Komendy Miejskiej Państwowej Straży w Starym Sączu. Witam komendanta gminnego Pawła Banacha. Witam burmistrza Starego Sącza Jacka Lenka oraz panią Asię z Urzędu Orłowską. Witam gości zaproszonych, jak księdza proboszcza Marka Tabora, kapelana. Członków honorowych na czele z profesorem Józefem Wojnarowskim, Jemianem Lachowskim, długoletnim prezesem. Witam druga honorowego Józefa Kaletę. Proszę. Panią profesor Długieską, naszą galowankę, witam głównego sprawcę tego wszystkiego, czyli pana majora, a teraz w stanie spoczynku, a w tej chwili to już jest stopień młodszy brygadier pana Jerzego Gutkowskiego z małżonką oraz rodziną, nie wiem gdzieś tutaj jest rodzina. Witam panią dyrektor szkoły z Popowic, znaczy zaprzyjaźnioną. Witam wszystkie druhny i druhów, które tu się przybyły. Przede wszystkim witam naszego gospodarza, panią dyrektor. Teraz chciałbym oddać głos panu Jerzemu Gutkowskiemu, żeby przedstawił, jak to doszło do powstania tej oto monografii. Napisania tej monografii, bo ona się sama napisała przez życie. Proszę. Dzień dobry Państwu. Ja nie bardzo wiem, od czego zacząć. Czy ja mogę sobie wziąć fotel? O, tak. Teraz to się czuję prawie jak Olga Tokarczuk na spotkaniu autorskim po zdobyciu Nagrody Nobla. Nie, ja nie mam takiego rozbuchanego ego, przepraszam za taki wstęp, ale tak się dobrze tutaj poczułem na scenie. Nie bardzo wiem od czego zacząć, co by Państwa interesowało. Ja się historią pożarnictwa zajmuję już prawie 40 lat i wspominam o tym dlatego, że wszystko to, że ta książka powstała, ta monografia powstała, to właściwie sprawcą jest obecny tutaj ksiądz Tomasz Starzec. Dlatego, że znalazł gdzieś, szukając patrona dla młodzieżowej drużyny, znalazł gdzieś artykuł, gdzieś właśnie chyba z prawie 40 lat, bo chyba z 81 roku,
o Stanisławie Mazanie. No i tak się zaczęła właściwie nasza znajomość, ponieważ ja wtedy właśnie opisywałem o życiu i działalności Stanisława Mazana, który właśnie jest patronem młodzieżowej drużyny. Nawiązaliśmy kontakt, no i padła myśl taka, że jak już jakiś tam fragment historii został spisany, to dlaczego nie rozszerzyć tego na całą historię Ochotniczej Straży w Starym Sączu, która nie ma co ukrywać, jest jedną z najstarszych w Polsce, bo straży 145-letnich jest bardzo niewiele, a 150-letnich, bo taki jest cel właściwie główny tego naszego pierwszego spotkania z księdzem i z prezesem, to było właściwie już jakby omówienie w perspektywie 150-lecia za 5 lat. To wprawdzie wydaje się okres odległy, ale ponieważ trzeba będzie to zrobić z pompą i paradą, nie tylko taką skromną monografię, ale wyobrażamy sobie, że to będzie duży, piękny album. Tym bardziej, że materiałów jest dużo. Zresztą od tego zaczęliśmy całą pracę nad monografią, że najpierw trzeba było uporządkować materiały, które gdzieś tam na różnych półkach i w skrzynkach leżały. Najpierw trzeba to uporządkować, a później troszkę z tego wybrać i spisać. Mówię troszkę, no bo tu jest mały fragment tego, co w dokumentach straż posiada. Nie wiem, co Państwa właśnie... Nie chcę opowiadać oczywiście książki, może tylko parę słów o rozdziale, który dotyczy właśnie, jakby wiąże się z dzisiejszą też uroczystością, to znaczy ze świętem odzyskania niepodległości. Jako że w straży było wielu zasłużonych druhów, którzy w walce o niepodległość uczestniczyli. Jest parę nazwisk, również wśród prezesów, którzy w tej walce uczestniczyli, a niektórzy przypłacili tą śmiercią. Ja nie będę już mówił dzisiaj i wspominał o poruczniku Mazanie, którego postać jest w miarę znana, no bo przy różnych okazjach już była omawiana. Natomiast jeszcze jest parę takich postaci związanych ze strażą w Starym Sączu, o których nie można zapomnieć. Dlatego chciałem o nich parę słów powiedzieć. Pierwszy to był krótko wprawdzie był prezesem, ale pierwszym prezesem po I wojnie światowej, Zygmunt Usatowski, to był doktor praw, sędzia tutejszy w Starym Sączu. I on zasłynął z tego, on najpierw został dokooptowany do zarządu straży w 1913 roku i już bardzo aktywnie działał, na przykład z jego inicjatywy sprowadzono do straży musztrę i obowiązek nauczania uczenia się strzelania, sokole. On bardzo perspektywicznie myślał, słyszał o organizowanych przez Piłsudskiego drużynach strzeleckich i pod tym kątem właśnie już przygotowywał również miejscową straż. Zresztą później był tego efekt taki, że duża część członków straży wstąpiła do Legionów i brała udział w I wojnie światowej. Przypominam o tym dlatego, że wielu historyków uważa go za człowieka, który uratował od śmierci Wincentego Witosa. Jako że po bitwie gorlickiej w 1915 roku Austriacy wszystkich tych, których podejrzewali o współpracę z poprzednim zaborcą, czyli z Rosją, po najpierw Rosja, okupowała później po bitwie gorlickiej Austriacy przejęli teren. Austriacy wszystkich tych, którzy w jakikolwiek sposób współdziałali z Rosjanami, bardzo szybko skazywali na śmierć. Zginął wtedy właśnie w takich szybko postępujących procesach około 30 tysięcy osób. Między innymi został aresztowany Wincenty Witos. Sprawa trafiła do właśnie sędziego Wusatowskiego, który został ze Starego Sącza delegowany do Tarnowa. W Tarnowie był ten proces Witosa. No i Wusatowski miał na tyle odwagi, że proces umorzył. Wielu
historyków przypisuje właśnie jemu uratowanie życia Witosowi. Dwie jeszcze inne postaci, dwóch prezesów, którzy w przeciągu minionych lat kierowali strażą w Starym Sączu, to ksiądz Józef Kondolewicz i Marian Kosiński. Ksiądz Kondolewicz, były kapelan wojskowy, na emeryturze wrócił do Nowego Sącza, w latach 30. był prezesem, a podczas okupacji prowadził aktywną działalność konspiracyjną. W jego domu był jakby punkt dystrybucji gazetek podziemnych. Został aresztowany w 1942 roku. Zresztą jest niedaleko rynku, jest tablica, taka mała tablica poświęcona księdzu Kondolewiczowi, ale niestety nie jest tam, nie ma tam w ogóle żadnej wzmianki, że był prezesem ochotniczej straży. W każdym razie został w kwietniu chyba aresztowany, a w czerwcu już w Oświęcimiu zabity za tą właśnie działalność konspiracyjną. No i druga postać właśnie, a trzecia przeze mnie wspomniana, ale druga, która, drugi z prezesów, który poniósł śmierć też, to jest nauczyciel Marian Kosiński. On był dwukrotnie prezesem i właśnie też za działalność konspiracyjną, był członkiem podziemia, też został aresztowany i w Dachau z kolei został zabity. Także wspominam o tych członkach straży przy okazji dzisiejszej uroczystości, bo myślę, że należy im się jakiś szczególny hołd i pamięć. Więcej nie będę opowiadał, no bo mam nadzieję, że przynajmniej część z Państwa książkę przeczyta, także nie będę streszczał. Jeżeli macie natomiast Państwo jakieś pytania, czy związane z samą książką, czy z jej powstaniem, czy na temat jakieś inne jeszcze związane, a potrafię odpowiedzieć, to bardzo proszę. Może Pan powiedział o tych naszych pierwszych sztandarach. A o pierwszych, o sztandarach prezes Błyszczyk powiedział. No, sztandarów, znaczy ja o wszystkich to w tej chwili z pamięci nie powiem. Wiem, że tych sztandarów było 6 chyba w sumie, ale najciekawszy powstał, to też właśnie bardzo dobry temat na dzisiejszą rocznicę odzyskania niepodległości, bo sztandar, który powstał w 1912 roku, miał bardzo charakterystyczne, znaczy charakterystyczne, właśnie na tamte czasy niecharakterystyczne, bo wtedy na ogół na sztandarach był haftowany święty Florian i ewentualnie herb miasta. Natomiast w 1912 roku, czyli jeszcze ho-ho-ho do odzyskania niepodległości, prawda, jeszcze ta niepodległość jeszcze była sprawą odległą, a działacze straży odważyli się na zrobienie sztandaru z orłem, z godłem Polski, tak jak był w godle Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Na jednej stronie znalazł się orzeł, na drugiej stronie błogosławiona wtedy Kunegunda, a święty Florian, który zawsze właśnie był eksponowany na sztandarach strażackich, znalazł się bardzo ładna zresztą figurka, w książce jest zdjęcie, dzięki też księdzu, właśnie ksiądz robił te zdjęcia, odnalazł ksiądz ten sztandar w muzeum i tam na drzewcu, na zwiększeniu drzewca jest figurka świętego Floriana. I taki właśnie sztandar w 1912 roku został poświęcony w Farze i świadczy to o tym, jak dojrzałych druhów mieli sądeczanie, starosądeczanie wśród strażaków właśnie, którzy już wtedy odważyli się na taki patriotyczny gest i odwagę w sumie, bo to jeszcze wtedy za takie akt można było ponieść karę. Wprawdzie, bo może ktoś powiedzieć, że orzeł był jako godło Starego Sącza, ale to tamten orzeł miał zupełnie inny
inną wymowę, bo to on był na moście i miał symbolizować połączenie Galicji z Austrią. Także chyba w sumie bardzo dobrze się stało. Nie wiem, zdaje się, że i pan burmistrz do tego się przyczynił, że ten herb został zmieniony. No to tyle, jeżeli chodzi o ten sztandar. O innych, tak jak mówię, no jest tych sztandarów 6 było. Bo były jeszcze i za komuny, później jak się komuna skończyła, to trzeba było zmienić ten sztandar, także tych sztandarów kilka zostało ufundowanych jakby. Jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę. A co pana najbardziej zaskoczyło w historii naszej Starosądeckiej Wie pan się zajmuje od 40 lat pisaniem historii pożarnictwa, więc na pewno już w książce widać, a co takiego właśnie takiego najbardziej Już mówię. Muszę to nawet sprawdzić, ale zaskoczyło mnie to, że już w 1932 roku już Starosądecka Straż miała samochód pożarniczy. Co w ogóle było rzadkością, dlatego że jeszcze po II wojnie większość straży miała tylko sikawki i to część miała jeszcze takie ręczne sikawki. Także to, że w Nowym Sączu tak szybko został zakupiony, w Starym Sączu tak szybko został zakupiony samochód pożarniczy, który służył zresztą do bodajże 1956 roku i został i uległ zniszczeniu w czasie pożaru na Przechybie. Ale właśnie jest to temat, który chcę sprawdzić, bo ciekaw jestem, ile ochotniczych straży w latach 30. posiadało własny samochód. Ten samochód zresztą stał się przyczynkiem pewnych sporów i niesnacek wśród działaczy strażackich, dlatego że przede wszystkim był bardzo kosztowny, a zakupili go dwaj działacze. Jednym to był Antoni Chmura, pamiętam, drugiego nazwiska nie pamiętam, ale jest w książce podane. Oni pojechali do Krakowa, właściwie mieli za zadanie kupić tylko motopompę. No ale tam ich tak przekabacili, że zakupili i motopompę, i samochód. Straż niestety popadła w długi. I na tym tle powstały pewne, właśnie wśród działaczy, no ale jakoś z tego wypnięto, została udzielona subwencja przez Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych i sprawa się w sumie bardzo dobrze zakończyła, ale to było właśnie zaskoczeniem dla mnie bardzo dużym, że już na początku lat 30. ochotnicza straż, podkreślam, ochotnicza straż miała samochód, co było rzadkością. Ja myślałem, że to burmistrz zakupił ten samochód. W takim razie ja mam pytanie, pan powiedział o samochodzie, a na okładce widzimy zawsze konny. To zdjęcie wybrane na okładkę na to jest 1912 roku, także no wtedy jeszcze... A dlaczego akurat to zdjęcie jakoś, nie wiem, najlepiej się prezentowało? Przepraszam, ale to już osoba, która opracowywała graficznie książkę, zdecydowała. Ja już na to nie miałem większego wpływu. Czyli te przypadkowe zdjęcia. Ja już nie miałem większego wpływu na to, tak. Coś jeszcze? Proszę, że było o tym, jak straż przekazała pieniądze na... Dobrze. Dobrze, powiem jeszcze. Dobrze. Bo to też, tak. Też temat ściśle związany ze Świętem Niepodległości, bo to już w roku 1000, krótko przed wybuchem pierwszej wojny, burmistrz, który proszę nie być, wtedy nie był też prezesem straży, obiecał wybudowanie nowej strażnicy. Razem ze strażnicą miał powstać ratusz. W tej chwili nie pamiętam, czy to miał być ten sam budynek, że straż i ratusz miały być tym samym, czy straż oddzielnie i na ratusz też były zbierane pieniądze. W każdym razie na nowy budynek straży zostało już zebranych 5000 koron albo marek, nie wiem, czy koron albo marek wtedy. W
każdym razie była to bardzo duża kwota. Były nawet plany w dokumentach, które wspólnie porządkowaliśmy właśnie, są nawet plany tej strażnicy, która miała powstać za te zebrane pieniądze. I w związku ze zbliżającą się wojną, wybuchem, no i faktem, że powstawały właśnie Legiony Piłsudskiego, burmistrz, o ile dobrze pamiętam, to Aleksander Pawlikowski, który właśnie wówczas był również prezesem straży, wspólnie z zarządem straży postanowili przekazać całą tą kwotę zebraną na wybudowanie nowej strażnicy, postanowili przekazać na Legiony Piłsudskiego, do NKN, do Naczelnego Komitetu Narodowego do Krakowa. Cała kwota została przekazana na Legiony Piłsudskiego. Także piękne gesty. Starosądecka Straż może się wieloma takimi faktami chwalić. Ktoś jeszcze? Jak nie, to dziękuję bardzo i zapraszam do lektury. Chciałem podziękować bardzo przede wszystkim burmistrzowi za to, że pokrył cały ten nakład i członkom jeszcze urzędu miasta, którzy się zajęły po prostu wydrukowaniem i wydaniem tej całej monografii straży. Chciałem podziękować pani dyrektor za to, żeśmy się mogli tu spotkać. Chciałem podziękować księdzu Tomaszowi przede wszystkim, bo jak tu pan Jerzy powiedział, jest jak gdyby taki, on nie lubi, żeby go chwalić, ale panie księdze to weszło, ale wyjątek zrobię, pochwalę, prawda? I podziękuję bardzo. Bo tak, jak jest w naszej historii wiele osób, tak było trzech księży, było też prezesami w naszej straży, także mamy też czwartego księdza w naszym zarządzie, który jak nie bądź troszkę, jak tu widać z tyłu, to jest jego działalność i jego jakby motor i dzięki niemu to wszystko się dzieje. A teraz dla każdego uczestnika mamy właśnie jeden po jednym egzemplarzu właśnie monografię. I jeszcze proszę burmistrza o głos. Panowie komendanci, panie prezesie, szanowni profesorze, członkowie, honorowi, szanowni księża, przede wszystkim duchni duchowie, szanowny panie prymadierze. Ja chciałem tak dwa słowa powiedzieć, bo to, z czym dzisiaj jesteśmy świadkami, uczestnikami, to jest takie może takie fajne, kameralne, niewielkie, ale niezwykle ważne, istotne wydarzenie. Wydarzenie w historii Starego Sącza, wydarzenie. Za to jeszcze bardzo dziękuję za ten pomysł, żeby włączyć tą promocję, to przedstawienie tego dzieła, obchody 101. rocznicy odzyskania niepodległości. Bo to rzeczywiście jest niezwykle symboliczne, co zresztą już wypowiedzi autora słyszeliśmy. Cieszę się, że mogliśmy to wydać. Bardzo się cieszę, gratuluję inicjatywy. Jestem przekonany, że takie publikacje, ta publikacja w szczególności, to jest pewien taki pomnik, można powiedzieć pomnik nieśmiertelny, bo na pewnych egzemplarzach pójdzie, trafi to z strzechy, trafi do domów. Pomnik, który zapewniamy tym, którzy na przestrzeni tych blisko 150 lat tworzyli Ochotniczą Straż Pożarną w Starym Sączu, a przy stworzeniu Ochotniczej Straży Pożarnej tworzyli Stary Sącz, tworzyli historię naszego miasta, która bardzo mocno splatała się z historią naszej ojczyzny, z historią Sądecczyzny, z historią naszej ojczyzny i która jest jej bardzo istotną, ważną częścią. Ja jestem też niezwykle ukontentowany, że taki autor podjął się tej publikacji i niezwykle sobie obiecuję i cieszę się już na tą publikację kolejną, bo myślę, że to rzeczywiście jest świetny pomysł, żeby zacząć czymś małym, a potem już do perspektywy 150 lat. Powiem dlaczego. Dlatego, że to pierwsza rzecz, że świetnym językiem lektura pisana, i chociaż mnóstwo ma szczegółów bardzo takich wiernych, to jednak jest na tyle pisana taką
lekko, że to się po prostu fajnie, to się po prostu fajnie czyta. Ale jeszcze druga rzecz bardzo istotna, że autor, mając olbrzymie doświadczenie i wiedzę na temat historii pożarnictwa, jakby ukazuje historię naszej OSP na tle w ogóle historii pożarnictwa, ochrony przeciwpożarowej na naszych ziemiach, w Polsce w ogóle, co jest, dzięki czemu to dzieło jest zdecydowanie pełniejsze. Uczy nas nie tylko historii naszej małej ojczyzny, ale w ogóle historii pożarnictwa, a pokazując, i rzeczywiście to już było w tych krótkich nawet tutaj wypowiedziach, było widać takie niezwykle chwalebne i ciekawe elementy historii naszej OSP, powoduje, że to nie, że OSP w Starym Sączu jest jakoś tam OSP, tylko po prostu jesteśmy rzeczywiście, możemy być niezwykle dumni z tego wszystkiego, co było udziałem i co tworzyli duchowie i duchny na przestrzeni prawie półtora wieku działalności naszej OSP. Także bardzo serdecznie dziękuję, bardzo serdecznie gratuluję autorowi, prezesowi, księdzu, jak słyszałem, duszy tego przedsięwzięcia, no ale przede wszystkim tu też gratuluję Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Sączu jako całości, bo gdyby nie ta straż, gdyby nie ta organizacja, gdyby nie ludzie, którzy tworzyli i tworzą, bo przecież ta historia pisze się nadal, ta historia nadal się tworzy i niech tak będzie. Dziękuję bardzo. Czcigodni księża, panie burmistrzu, profesorze, autorze z małżonką i pani dyrektor i wszyscy strażacy, szczególnie ci z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Króciutko chciałem powiedzieć, ale aczkolwiek trzymam, nie mam już pamięci, więc trzymam komórkę, bo pani dyrektor przeczytałem to, co mi wskoczyłem przed tym do biblioteki. A dzisiaj rano się obudziłem, a jakoś tak, widząc, że jestem starszy, to budzę się do wcześniej. O 5 wyskoczyło mi, bo zainteresuje też się historią, chociaż nie mam takiej wiedzy jak pan tutaj brygadier. I wyskoczyło mi informacja, którą wszyscy znamy, bo wczoraj w Nowym Sączu, ja nie jestem mieszkańcem Nowego Sącza, proszę tak nie traktować, przeczytałem jako promocja Nowego Sącza, ale wyskoczyła mi taka informacja, którą odczytam i skomentuję odpowiednio. 8 listopada 1292 roku król czeski, a jednocześnie książę krakowski Wacław II wydał akt lokacji Nowego Sącza. W rzeczywistości dokument ten oparty na prawie niemieckim potwierdził przeniesienie środka miejskiego Sącza, nawiasie obecnie Stary Sącz, w miejsce o większym znaczeniu strategicznym i handlowym. Jednymi z pierwszych osadników, którzy zasiedli w Nowym Sączu, był Bertold, pierwszy wójt, oraz niejaki Arnon i jego bracia. Wybór terenu pod nową osadę podyktowany był również faktem, iż w miejscu tym krzyżowały się drogi podporządkowane traktowi z Krakowa na Węgry, co stwarzało duże możliwości rozwoju. No i tak to przeczytałem i tak sobie pomyślałem, że gdyby nie było Starego Sącza, to Nowego Sącza tym bardziej by nie było. I to trzeba powiedzieć. Ale to i tak jest, i tak patrzę, że Stary Sącz był wcześniej niż Nowy Sącz. Natomiast chcę zwrócić uwagę, bo tutaj tego nie wiem. Stary Sącz 1874, zawodowa Straż Pożarna Nowym Sączu 1874. Ten sam rok założenia. I nie wiem, czy ta miejska zawodowa Straż Pożarna wzorowała też się na Starym Sączu, czy miejska była wcześniej, później Stary Sącz, tego nie wiem. Tutaj, jeżeli chodzi o założenie miasta, Stary Sącz był wcześniej niż Nowy, to oczywiście z samej nazwy wynika. Jeżeli chodzi o straż, to jesteście równolatkami z Nowym Sączem, czyli mamy tyle samo lat. Mamy, mówię, bo jestem też pracownikiem dostającą komendanta. Ja z wielkim sentymentem przyjeżdżam zawsze do Starego Sącza, do najpiękniejszego miasta Sądeczyzny. Kiedyś to powiedziałem, podtrzymuję panie burmistrzu na pierwszym wzlocie. I cieszę się, że, no bo tutaj, jak autor opowiadał, są takie osobowości w jednostce. No, oczywiście osobowością jest taki pan prezes teraz, ale zawsze trafi się ktoś taki, jak ksiądz Tomasz, który gdzieś coś odszuka, zarazi. I mnie bardzo cieszy, że mogę brać w tym udział i że Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza przyjęła na swojego patrona tak zacnego człowieka. I ja jestem pewny, że przez to ta historia będzie trwać, żyć i szybko się nie skończy. Ja tylko patrzę na księdza proboszcza, ponieważ ksiądz Tomasz jest wikarem. Mam nadzieję, że ksiądz Tomasz szybko ze Starego Sącza nie wymigruje, żeby tu jeszcze więcej odkryć dokonał. I wiem, że tutaj pewnie ksiądz będzie chciał mówić, że to nie jego rola, ale proboszcz ma dużo tutaj do powiedzenia. I ja myślę... Ja się obawiam, że pan w jakiś sposób, no,
krzyżuje panu księdzu Tomaszowi karierę, bo dzięki pójdzie to nie awansuje, to nie jest problem. Zawsze pójść. Ale księdze proboszczu, praca z młodzieżą, odkrywanie historii, to naprawdę wdzięczne. Ja za to dziękuję, co robicie, tak już na serio mówiąc, za to, co w tych ostatnich latach się tutaj stało. Dzisiaj nie wiem, czy skłóciliście. Nas, takimi siwymi włosami jest garstka. Młodzieży było więcej. I mnie zawsze takie obrazki cieszą, że tej młodzieży jest więcej, ta młodzież ma przekazywaną tą historię najprawdziwszą, a teraz jeszcze, gdyby ktoś się sobie zapomniał, to jeszcze będzie miał w formie książkowej. Ja tutaj pani dyrektor mówiłem, że dawno książki mi pożyczyłem, bo ja lubię kupę za wszystko. Dużo mam w domu, już część na swój wynoszę, przynoszę. Do muzyki też nie lubię, żeby ściągać internetu, muszę mieć to w ręce, otwierać, wyjmować i tak dalej. I podkreślam, ta książka dzisiaj ma swoją premierę, ale z każdym rokiem będzie nabierała coraz więcej wartości. Bardzo dziękuję za podjęcie tej inicjatywy, a myślę, że zwieńczeniem prawdziwym będzie album wielki na 150-lecie i tak jak tutaj autor powiedział, tych materiałów jest naprawdę wiele, żeby one nie poginęły, nie poszły w zapomnienie, to trzeba taki album wydać. Wiem, co mówię, bo uczestniczyłem 10 lat temu wydawaniu książki Solacji Ziemi Sądeckiej. I wiem, jak było mozolne zbieranie materiałów, ile ich uciekło, ale ile przy okazji udało się odnaleźć. I wiem, że od 2009 roku uzupełniamy to, co tam zostało zawarte. I myślę, że wy też tak będziecie uzupełniać, pisać nową historię. Tego wam życzę. A przy okazji dziękuję za wszystko, co robicie, że tak pięknie współpracujecie z innymi instytucjami, bo jesteśmy w przepięknym miejscu. Ja nigdy tutaj nie byłem, chociaż była szkoła pożarnicza, ale naprawdę jestem to wielkim wrażeniem. I nie dziwię się, że pani prezydent musiała tą bibliotekę otwierać, bo to jest miejsce właśnie godne, że takie osobistości powinny ją otwierać. Tyle. Dziękuję bardzo. Pan profesor się zgłaszał, widziałem, ja go wyprzedziłem, więc oddam mikrofon panie profesorze. Szanowna pani dyrektor, pani Moniko, tak? Prezesie, wielce szanowny burmistrzu, który sfinansował tę pozycję. No jest niezmiernie przyjemnie być obecnym na spotkaniu, które dokumentuje w jakimś sensie pozycję o naszej zasłużonej OSP, która od lat według tej pozycji 145 chyba tak pokazuje, jak ważne jest Stowarzyszenie Użyteczności Publicznej i to jeszcze do tego stowarzyszenie, które działa ochotniczo. Ja należę do pokolenia, że pamiętam tych ćwiczących strażaków Skała, nazywała się, prawda, gdzie próbowano pod płaszczykiem ćwiczeń przy szkoleniu tak zwanych komendantów straży dokonywać odpowiedniego przygotowania do odzyskania niepodległości. No niestety zdarzyło się tak, że zostali wykryci i w 43 roku zamordowani. W styczniu 1944. No ja tam miałem w 43. Ale to jest fakt, także to nie ma co dyskutować. Ale wydarzenie było w 1943, a w 1945. Nie, o śmierci mówimy. O śmierci. No wydał został wykonany. Krótko mówiąc, gratulując autorowi, powiedzmy, dokumentacji historycznej, nie ma nic trwalszego jak słowo pisane, zważywszy, że jesteśmy w czasach, kiedy Google i inne, powiedzmy, nośniki cyfrowe dominują nad wszystkim, prawda? No, gratuluję prezesowi za przypilnowania tej inicjatywy. No i
Cieszę się ogromnie, że mogę uczestniczyć tutaj w takim licznym gronie. W tej uroczystości promującej. I to, co ciekawe, że ona odbywa się w budynku, w którym właśnie ta skała tutaj, powiedzmy, w latach 42-43 funkcjonowała jako, powiedzmy, ośrodek patriotycznego odniesienia promujący przez naszych duchów strażaków. Przy okazji chciałbym pani dyrektor wręczyć wydany zeszyt z pismem, który opublikowałem w tym roku. Proszę, dwa egzemplarze. Przy niniejszym przekazuję w bibliotece dwa egzemplarze opracowania Ludwik Wojnarowski, życie i działanie w stulecie. Dodam, że na stronicy 52 znajduje się wzmianka o sądeckiej skale, która rozwijała działalność w latach 42-43 w budynku zwanym w owym czasie Zajchterówką. Proszę. Ja chciałem podziękować jeszcze raz panu Jerzemu i prosić jeszcze tak, jeszcze, tak żeby się obawiać na to 150-lecie. Jak posiada, czas pozwoli. Właśnie, tutaj ksiądz musi też zadziałać. Obowiązkuj, żeby nasza. Bardzo dziękuję za te wszystkie ciepłe słowa, które padły pod moim adresem, ale tutaj muszę wymienić, bo każde dzieło takie dobre ma wielu ojców, no to najpierw tak opowiem króciutko historię. Najpierw pojawił się Dawid w szkole, który dużo mówił o straży i że jego tata był strażakiem. No i dzięki Dawidowi udało mi się dotrzeć do pana Krzysztofa Bobra, z którym tak nawiązaliśmy współpracę i pomyśleliśmy o tym, żeby tak rozwinąć jeszcze bardziej młodzieżową drużynę pożarniczą w Starym Sączu. Całe dzieło też wspierała i motywowała pani dyrektor z szkoły w Popowicach im. Świętej Kingi, pani Grażyna Smaga, która powiedziała, że jak nie zrobimy tego u niej, to będzie zła i obecnie i motywacyjna. Ale naprawdę, żeby cokolwiek zrobić, to trzeba mieć wsparcie, dużo różnego wsparcia i tego duchowego, co od proboszcza miałem, który mnie popierał i motywował, nie zabraniał, to jest bardzo ważne. No i też tutaj trzeba wyróżnić pana burmistrza, pana Jacka Elka, który rękami znowu pani Asi Orłowskiej ciągle nas wspierał i finansowo i tak motywował, żebyśmy jeszcze coś zrobili, żebyśmy jeszcze w czymś wzięli udział, a nad tym wszystkim oczywiście patronuje jeszcze pan prezes, który razem z naczelnikiem i z wieloma innymi druhami, i starszymi, i młodszymi, ciągle nas wspiera, ciągle nam pomaga. Także no to dzieło Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza ma bardzo wielu ojców. Cieszę się, że mogłem odnaleźć tego Stanisława Mazana. To wspomnę, że to było z takiej książeczki, którą opracował już nieżyjący prezes druh Andrzej Wilk. On chyba wydał taką książeczkę, taką niebieską, pamiętam. Ja kiedyś nawet, dzięki temu, że pani dyrektor mi pozwoliła skorzystać ze szkolnego komputera, to ją przepisałem w szkole, bo trzeba było ją na odbiór auta jakąś tam historię krótką przedstawić. Tam ją przepisywałem, dzieci wtedy tam pracowały, coś tam robiły, pani dyrektor ich pilnowała. I posłuchajcie, no i tam odkryłem, że właśnie te nazwiska, tam były trzy nazwiska, Stanisław Mazan i był jeszcze pan, o ile dobrze pamiętam. Berdychowski i Piwowar. Tak, dokładnie. Piwowar i Berdychowski. Berdychowski, tak. No i tak żeśmy zaczęli szukać w internecie, no odnaleźliśmy dużo informacji, odnaleźliśmy nawet miejsce chrztu w Rzeszowie, urodził się tam, był chrzczony. Dostaliśmy nawet z tej parafii, gdzie był chrzczony, skan tego aktu chrztu. No i później dotarliśmy do syna, żyjącego syna, pana Leszka Mazana, który bardzo przeprasza, że nie mógł na tej uroczystości być, ale wcześniej miał już tam prowadzi w Czechach, w Pradze jakieś tam konferencje, czy jakieś tam... Tak, jest dziennikarzem i tam po prostu ma swoją pracę zawodową, wykonuje. Bardzo przepraszam, że nie mógł tutaj zamieścić, ale ciągle się z nami łączy duchowo. Jestem bardzo wdzięczny, że wybraliśmy jego tatę na
patrona Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, bo my pamięć o tym Stanisławie Mazanie wciąż kultywujemy, pamiętamy. Tutaj się zbieramy co roku 12 stycznia przy tej bibliotece, żeby upamiętnić tę datę. A do tego znowu nas motywował pan druh Paweł Motyka, który prosił, żebyśmy, jak już wybraliśmy sobie tego patrona, żebyśmy też co roku, albo nawet częściej, go w jakiś sposób wspominali. No, jest teraz taki pomysł, żeby może zrobimy jakiś konkurs wiedzy z tej książki. Może jakby się tutaj ksiądz proboszcz, pan prezes, pan burmistrz i inni zrzucili na dobre nagrody, to wiele osób, starszych i młodszych, może wezmą udział w takim konkursie. Ale o tym pomyślimy może na wiosnę, jak będzie maj. Czy ja mogę brać strażaka? Też. Też. Jako sponsor. Także praca straży jest naprawdę bardzo fajna. Dobrze jest służyć Panu Bogu, dobrze jest służyć ludziom. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo księdzu Tomaszowi, a ja powiem, jak to naprawdę się zaczęło. W jedną sobotę dostałem SMS, chciałem się zapisać do straży. Ksiądz Tomasz. Poszedł do klasztoru, jest ksiądz Tomasz. Mówi, no. A to był ksiądz Chrupek. Się pytam, nie, to nie ten. I tak się to zaczęło. I tak jak to widać przed chwileczką, już księdzu coś padło do pomysłu, będzie konkurs wiedzy. Chyba to podłapiemy. I chyba coś zrobimy. W takim razie, jeżeli ktoś nie... czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? To jeszcze raz, panie Jerzy. Dziękuję bardzo. My, strażacy, dziękujemy. Dziękuję wszystkim druhom, bo to wszyscy druhowie, tak, naczelnik, starsi, bo było, chodziło o zdjęcia, nie zdjęcia, różne rzeczy, prostowaliśmy. Pan Jerzy tylko dzwonił, bo mu się dokumenty nie zgadzają, bo w tej książce tak pisze, w tej kronice tak pisze, to pisze, ta data się nie zgadza, to nie to nazwisko, to nie to imię, żebyśmy szukali, dochodzili i takśmy dochodzili do pewnych rzeczy. Seniora Kalety też się, druga pani, też się pytałem o niektóre rzeczy, żeby się upewnić, żeby wiedzieć na pewno, bo pan Jerzy powiedział, jak jesteśmy pewni, to nie będzie pisał. O tym pominie, przy 150-leciu wyprosimy i dopiszemy. W takim razie, nie wiem, każdemu prosiłbym. Tak, może autora też poprosimy, bo jak już mamy tutaj promocję monografii, no to jest okazja, ale żeby... Ale ksiądz jeszcze chciał coś powiedzieć. Nie, tak, na ksiądz nie już tyle. Ksiądz nie ma wiedzy, więc może lepiej nie niczym. A, tak, proszę. Tak, to może autora poprosimy i każdego poprosimy tutaj o egzemplarz, o zabranie i autor się podpisze na każdym egzemplarzu, bo jak przy każdej promocji to... A, prawda? Nie może być inaczej. Jest, może nie zamęczymy z tego. Tak. Książka zyskuje wartość, podpisze autora, zdecydowanie większą. Nie, 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 nie,
Bardzo dziękuję. Aj. Pan dyrektor chciał...
razie chciałem się podziękować i upominać od naszej straży dla wszystkich tych gości zaproszonych. Burmistrzowi chciałem podziękować. I to jest nasza wiedza. Kalendarze naszych strażackich. Kawkę, ciasteczko, kanapę. Dziękuję.